Transition Technologies jest tak, my zawsze próbowaliśmy działać w sektorach takich, nazwijmy to ciężkich, energetyka, gaz, przemysł, no i cały czas jakby to kontynuujemy. Do tej trójki dołożyliśmy może farmację, to znaczy farmację czy ogólno pojęty healthcare. I to jest nasza specjalizacja, jeśli chodzi o produkty, czy produkty na rynki, których się znamy. Oczywiście wynajmując specjalistów, czy wynajmując grupy programistyczne, bo my to nazywamy managed services, no, często też wychodzimy poza te sektory, ale no, raczej znakiem rozpoznawczym TT jeszcze przez kilka lat będzie właśnie przemysł, takie systemy, które są wyjątkowo odpowiedzialne, działają w czasie rzeczywistym albo są odpowiedzialne za jakieś transakcje przemysłowe, niosące oczywiście ze sobą duże ryzyko, ale wymagające przez to wyższego poziomu specjalistów. Tak na razie chcemy zostać, chociaż oczywiście rynek pokaże, gdzie będziemy działać. Chcemy niewątpliwie no, zaplanować jakąś ścieżkę rozwoju. No, firma rośnie, więc musi mieć jakąś strategię, co zrobić. No, sam wzrost nie jest tylko celem samym sobie. Oczywiście chcemy poszukiwać możliwości wcześniej czy później debiutowania na giełdzie. Wciąż nie możemy się tak naprawdę zdecydować, czy to ma być giełda polska, czy może coś w rodzaju CTO w Londynie. Te rzeczy informatyczne wydają się jednak bardziej dynamiczne nie w Polsce i tylko gdzieś za granicą. W Polsce ta informatyka ma ostatnio słaby jakby okres i to doświadczenie tych firm informatycznych jakby starej fali albo niektórych innych firm notowanych na mniejszych segmentach nie jest zbyt korzystne dla inwestorów. Znacznie lepsze wyceny są za granicą, ale to niestety niesie ze sobą też ciężar odpowiedzialności, że trzeba wygenerować większy wolumen, trzeba być większą firmą. No, dzisiaj pewnie moglibyśmy próbować debiutować na sektorze podstawowym, ale chcemy się z tym wstrzymać, bo może zobaczyć, czy nie będziemy od razu próbować skoczyć na giełdy zagraniczne.